powracamy po czasie, przed nami fragmenty drugiej partii. Powracamy przy wyniku 10-3 dla zespołu z Poznania. Dobry początek poznańskiej drużyny, bardzo dobra zakrytka. Plasty, strach trochę w oczach miejscowego zespołu, który boi się jak na razie atakować i prowadzenie drużyny z Poznania 10-3. 11-3. Trzeba być nieustannie czujnym do samego końca. Nie wolno dać się tutaj rywalowi rozegrać, bo to może być różnie jeszcze w tym spotkaniu. 11-3 pojawiła się Bimczycka w miejsce Waszyna. Zmienił po pierwszym secie swoje ustawienie. Trener Woznak, to jest aut. To jest aut. 11-4. Ale pokazuje sędzia, że to jest pole, też to jest 12-3, będzie zmiana, co spojrzymy. No, byśmy się tylko tutaj nie zdekoncentrowali, bo na razie wygląda to bardzo dobrze i oby tak do samego końca. Warto byłoby dowieść, warto byłoby wygrać za 3 punkty, to naprawdę by nam bardzo pomogło przed rundą rewanżową. Dało 4 do 12. Błędy w naszej obronie, możemy próbować atakować, pisała niepotrzebnie, ściągała. Zaczynają się te lekkie dekoncentracje, to jest niepotrzebne, z tego należy jak najszybciej uciekać. 5-12 i czas na przejście. To dużo dziś błędów po stronie miejscowych zawodniczeń. Nie przystanie 13-5. Decyduje się trener Woźniak na zmianę, w której zobaczymy Agnieszkę Szczerbem i Martę Wawrzyniak. 13-5, a więc wszystkie zawodniczki w komplecie meldują się dzisiaj na boisku. Było na styku, ale to jest 14-5. I róbmy swoje. Nieporozumienie w zespole ze Śmigla. Czas dla Łukasza Śmigla.